Witajcie na kanale lub bezpośrednio. Dzisiaj moim gościem jest Andrzej Andrysiak, dziennikarz i wydawca z wieloletnim doświadczeniem nie tylko w mediach lokalnych, ale także tych ogólnokrajowych, także też o tych mediach samych dzisiaj będziemy rozmawiać. Dzień dobry. Dzień dobry. Właśnie tu już tak zajawiłam, że będziemy o tych mediach rozmawiać. Dzisiaj głównie chciałabym się skupić na tych mediach samorządowych tak naprawdę. Myślę, że zwykle, kiedy myślimy w ogóle o mediach, no to częściej przychodzą nam do głowy jakieś ogromne korporacje, które wydają czy to ogólnokrajowe dzienniki, czy właśnie telewizje. Ewentualnie teraz wiadomo, że przez rozwój internetu i cyfryzację media społecznościowe. Ale w tym ogromie różnych właśnie mediów są także media regionalne, lokalne, samorządowe. Dzisiaj właśnie chciałabym porozmawiać o tych trzecich, czyli samorządowych, ale zanim o nie stricte zapytam, to chciałabym tak właściwie zaznaczyć, czym te media samorządowe są i jak możemy je wyróżnić, odróżnić od tych regionalnych i lokalnych, żeby tutaj też tak definicyjnie nie było żadnych pomyłek, zwłaszcza, że często używamy tak naprawdę gdzieś takiej mowie potocznej synonimicznie tych określeń, a przecież nie zawsze to są synonimy. To prawda, ale media samorządowe jest dość prosto zdefiniować. Chodzi o takie wydawnictwa, które są po prostu wydawane przez albo samorządy bezpośrednio, albo jednostki powiązane z samorządami, czyli powiedzmy domy kultury bądź biblioteki, albo spółki, zależne od samorządu. Pani tutaj powiedziała na początku o korporacjach, no i są też media samorządowe, które tak naprawdę są na tym poziomie wydawane takim korporacyjnym, bo to, co wyprawia na przykład prezydent Krakowa Majchrowski, który wydaje dwie własne telewizje i wydaje tam miliony złotych, podaj 50 ostatnią sumę, którą widziałem, 54 miliony, spółka, która właśnie się tym zajmuje, wydawaniem samorządowej telewizji, której notabene nikt nie ogląda, no to pod ten korporacyjny sznyt by podpadały. Ale media samorządowe jako takie, to chodzi tak naprawdę o media, które są wydawane przez samorząd. I samorząd jako taki pełni po prostu funkcję wydawcy. Czy pośrednio, czy bezpośrednio, ale on ma wpływ na wydawanie tytułu, on go rejestruje. Tak, to rzeczywiście w przypadku Krakowa, bo też teraz mieszkam w Krakowie, to widzę, że tych mediów samorządowych jest masa, bo to nie tylko są dwie telewizje samorządowe, jest też trzecia wydawana przez Centrum Kultury, są też gazety wydawane przez biblioteki, przez rady dzielnicowe, więc jest tego naprawdę ogrom i myślę, że z każdej strony w jakiś sposób do nas docierają te media samorządowe. Ale jaki właściwie był początek tych mediów samorządowych? No, przypuszczam, że możemy zacząć o nich mówić od 89, kiedy właśnie się zaczął też kształtować obecny ustrój w Polsce i jak właśnie się przekłada te ostatnie 30 lat na to, jak jest obecnie praktykowane, jak obecnie są praktykowane media samorządowe. Czy więcej jest tych samorządowych, czy więcej jest tych takich niezależnych lokalnie? Mhm. Najpierw musimy się cofnąć do 90 roku, gdy tworzono pierwsze zręby samorządności w Polsce, czyli po upadku komuny, i wtedy samorządy dostały takie prawo do informowania o swojej działalności. To było całkiem sensowne, bo wtedy było tak, że samorządy się wykluwały, one się dopiero wszystkiego uczyły. Bardzo często było tak, że samorządy w ogóle wydawały jakieś tytuły, biuletyny po to, żeby informować o tym, co się dzieje na ich rynku, no bo też te media jeszcze z PRL-u, one bardzo szybko w dużej części poupadały. W związku z tym w pierwszej kadencji jeszcze samorządu to była taka naturalny kanał informacyjny i kontaktu z mieszkańcami. Zresztą było też tak, że czasami radni wydawali gazety, a czasami dziennikarze, którzy myśleli o tym, żeby wydawać tytuły albo zaczynali je wydawać, potem szli do rady i zostawali radnymi. To się wszystko bardzo mieszało w tej pierwszej kadencji, jeszcze w drugiej też trochę, ale w tej drugiej kadencji, czyli w latach 1994-98, to już się zaczęły te drogi rozchodzić. I to było dobre i naturalne. Czyli jeżeli ktoś był dziennikarzem, to było kontrolowania władzy i patrzenia jej na ręce. Jeżeli ktoś był radnym samorządowcem, to było tego, żeby mu patrzeć na ręce. I to się zaczęło ładnie rozchodzić, ale ponieważ to prawo zapisane w ustawach, ono wciąż było, nikt tego nie zmieniał. Ja nie potrafię dokładnie określić daty, ale wydaje mi się, że to było mniej więcej początek lat 2000. Wtedy samorządowcy się zorientowali, że to jest coś fajnego.
Fajnego w sensie, że można uprawiać propagandę i można opowiadać o sobie, że jest się świetnym, doskonałym, a przy okazji można też wykosić konkurencję. I ten początek lat 2000 to był taka fala, narastająca fala mediów samorządowych i teraz doszliśmy do takiego etapu, że mediów samorządowych jest więcej niż wszystkich innych mediów lokalnych. Te dane zbiera Biblioteka Narodowa. Proszę pamiętać, że mówimy tylko na razie o wydawnictwach papierowych. Do tego są telewizje, do tego są portale, do tego są nawet radia wydawane przez samorządy. Tygodników, czyli takich korowych wydawnictw lokalnych, płatnych w Polsce jest, my w Stowarzyszeniu Gazet Lokalnych liczymy 150, 180, różne mamy szacunki. A powiatów jest 300 ponad. W związku z tym już wiadomo, że nie we wszystkich powiatach takie gazety wychodzą, ale jeśli chodzi o media samorządowe, to one wychodzą w prawie wszystkich powiatach. Tutaj bardzo ważne jest, żeby zrobić takie rozróżnienie, bo ludzie myślą, media samorządowe to mają na myśli taki biuletyn na przykład kolorowy, na dobrym papierze, który się od czasu do czasu gdzieś tam ukazuje. I są takie, rzeczywiście takich jest dużo, ale największy problem to są takie prawdziwe media. Czyli gazety wydawane mają 40 stron, 32 strony, wychodzą co tydzień albo co dwa tygodnie. Inne są płatne, inne są bezpłatne. Wydaje to właśnie gmina i to jest nie do odróżnienia. Właśnie cała perwersja niestety tego pomysłu polega na tym, że oni udają dziennikarzy, czyli urzędnicy, którzy są zatrudnieni w urzędzie, bądź dziennikarze zatrudnieni, byli dziennikarze, zatrudnieni przez jednostki wydające te tytuły, oni piszą artykuły i publikują i udają, że to są jakieś wiarygodne, obiektywne informacje. Oczywiście to jest nieprawda, no bo nie ma takiej możliwości. Ja nie znam takiego przypadku. Jeśli ktoś taki przypadek zna, to ja chętnie bym mu fundował jakąś nagrodę, żeby było medium samorządowe, w którym ukazują się krytyczne materiały wobec wydawcy, czyli samorządu. Nie ma takich, a też jest bardzo długi ciąg wydawniczy tytułów, które są normalnie płatne, wydawane przez samorządy. To są, czasami ludzie nie wiedzą nawet, że to wydaje samorząd. Jest taka gazeta w Sandomierzu, która wychodzi od prawie 30 lat. Jak byłem na spotkaniu autorskim, to część czytelników w ogóle nie wiedziała, że to jest gazeta samorządowa. Wydaje to kilka, spółka, którą założyło kilka gmin. Jest w Nowej Soli jest gazeta samorządowa Tygodnik Krąg, który wychodzi nie wiadomo od kiedy, no od początku lat 90. tak naprawdę. Znam radio, które wydaje radio samorządowe, które normalnie daje informacje i muzykę dla mieszkańców i mieszkańcy nie wiedzą, że to jest radio samorządowe wydawane przez spółkę, do której należy kilka samorządów. I takich rzeczy, takich sytuacji jest niestety coraz więcej i ten galimatias taki informacyjny, który tworzy się w głowie odbiorcy, powoduje to, że samorządowcy mogą coraz lepiej i coraz fajniej tę propagandę uprawiać. Bo to nie jest, często to nie jest taka toporna propaganda, że ktoś tam pisze wprost albo walczy z przeciwnikami. Zwykle to jest taka metoda Gierka i telewizji Szczepańskiego z lat 70., czyli jest cudownie, wspaniale, jeżeli są trudności, to my je przezwyciężamy, nasza kraina jest piękna, wspaniała, mlekiem i miodem płynie, a władza jest doskonała. I to tak wygląda, no bez znaczenia, jaki sposób jest prowadzenia propagandy, czy on jest tak toporny jak w TVP, czy tak jak właśnie ten przykład, który podałem, no to jednak jest propaganda, czyli to jest pokazywanie fragmentu rzeczywistości i udawanie, że to jest cała rzeczywistość. No bo to nie jest tak, że w tych mediach samorządowych ukazują się nieprawdziwe informacje. One się ukazują prawdziwe, tylko że to jest część rzeczywistości. Bo jak ktoś pisze o jakiejś inwestycji, to pisze zwykle w samorządówce, że jest, kosztowała tyle i tyle i będziemy zaraz jeździć po równej drodze. A w niezależnym tytule ukaże się bardzo podobna informacja, ale będzie tam jeszcze napisane, że jak był przetarg, to były jakieś nieprawidłowości. A tego się w samorządowce nie znajdzie. No i to jest takie rozróżnienie i taka też jest historia tych samorządówek. Niestety my żyjemy w tej chwili w 2023 roku, w którym samorządówki tak naprawdę anektują, próbują anektować cały rynek lokalny. Wydawcy niezależni się biją, oni są silni, ci, którzy działają, ale jednak jest tak, że samorząd próbuje ich po prostu z tego wygryźć. Są tytuły, które zbierają normalnie ogłoszenia na rynku od przedsiębiorstw, stosując na przykład dumpingowe ceny, 100 zł za kolumnę. To jest poziom, którego żaden wydawca nie jest w stanie
u siebie wprowadzić, no bo to jest dumping, tak? Samorząd na to stać, bo on to robi za publiczne pieniądze. Burmistrz, wójt czy prezydent robi za pieniądze nie swoje. W związku z tym może do tego dokładać, ile chce. Czasami pojawiały się takie informacje, że ktoś na przykład wydaje tytuł, ale tylko na początku będzie go dotował, a potem on już będzie na siebie zarabiał. Zwykle dotuje go cały czas, a to, co on zarabia, to i tak są pieniądze zbierane z rynku, tego lokalnego rynku, na którym działa inny niezależny tytuł, tylko i wyłącznie po to, żeby ten tytuł pognębić i żeby go docisnąć tak, żeby albo stracił na znaczeniu, albo żeby się przewrócił po prostu. Te media samorządowe bardzo często w takim razie są tubą propagandową, tak naprawdę nawet nie bardzo często, a zawsze przez to, że mamy do czynienia tylko z przekazywaniem informacji o jakimś ograniczonym wycinku rzeczywistości, a nie o wszystkim. I czy w tym przypadku możemy już mówić o patologii tych mediów samorządowych, czy jeszcze zdarzają się takie, które zachowują jakiś poziom? Nie, ja znam dużo niedobrych słów, które by to określały. Może być to patologia, może być to degrengolada, ale to jest taki rodzaj określeń, które pasują i opisują to wynaturzenie. O, następne słowo. Nie ma mediów samorządowych, które pełniłyby funkcje kontrolne, a my w tej chwili, no już od dawna, jako wydawcy lokalni, skupiamy się na funkcjach kontrolnych. Bo zaszedł też, ja mogę to prosto wyjaśnić, bo zaszedł też taki proces, którego sobie wielu odbiorców nie uświadamia. Jeszcze 15 lat temu medium lokalne to było monopolistą informacyjnym, jeśli chodzi o wszystko, co się działo na terenie gminy. Nowa inwestycja, nie wiem, relacja z sesji rady, jakiś, no, jakiś bohater, jakiś wypadek, wszystko, co się działo, można było się dowiedzieć z mediów lokalnych. Zaszedł w samorządach taki proces profesjonalizacji propagandy, ja go tak nazywam, czyli samorządy zaczęły zatrudniać zawodowych dziennikarzy albo ludzi z dużym doświadczeniem, zaczęły zatrudniać specjalistów od mediów społecznościowych i w tej chwili te wydziały promocji, reklamy albo nasłuchuj propagandy, jak kto woli, to one wypuszczają informacje urzędowe szybciej. I jeszcze jest tak, że przytrzymują je i nie dają ich dziennikarzom. W związku z tym, jak jest jakiś materiał związany z nową inwestycją, na przykład, to takie medium poda to szybciej. Albo nawet strona internetowa urzędu poda to szybciej. W związku z tym, jedyne miejsce, i ono z punktu widzenia demokracji jest bardzo dobre, ale jedyne miejsce, w którym w tej chwili wydawca lokalny jest się w stanie odnaleźć, to są funkcje kontrolne, czyli patrzenie władzy na ręce. W tej dziedzinie wydawcy lokalni się sprawdzają i oni nie muszą się ścigać z samorządem w tej chwili na te proste urzędowe informacje, bo samorząd jest pierwszy, ale oni są pierwsi w innej dziedzinie i tam odbiorca szuka przewagi. A czy w ogóle prawo jakoś reguluje wydawanie tych mediów samorządowych? No bo o ile właśnie tych mediów bardziej tradycyjnych, tak to nazwijmy, no to prawo to reguluje. Tutaj nie tylko jeśli chodzi o polskie, ale także na przykład unijne. Wiem, że co jakiś czas pojawiają się pomysły różnych posłów czy europosłów właśnie, żeby jakoś zapewnić tą regulację. A jaki jest właśnie status prawny w tym momencie? Jeśli chodzi o prawo w Polsce, to ono ma to do siebie, że ono jest niejasne. I obojętnie, czy dotyczy akurat wydawnictw samorządowych, czy dziennikarzy jako takich, czy jakiegokolwiek innego aspektu rzeczywistości. I na przykład, jeśli chodzi o media samorządowe, sytuacja wygląda tak. Jest prawo z samorządów do prowadzenia takiej polityki informacyjnej w stosunku do swoich mieszkańców. Czyli oni mogą informować. Ale z drugiej strony nigdzie nie ma zapisane, że mogą prowadzić działalność wydawniczą. No a w systemie prawnym samorząd funkcjonuje o tyle, o ile wykonuje coś, co jest na twardo zapisane. Ale samorządy dokonały takiej nadinterpretacji, rozbudowały sobie i twierdzą, że wydawanie tych ich mediów, no to jest właśnie ta działalność informacyjna. Tylko na przykład weźmy taką pierwszą, lepszą gazetę, powiedzmy ze Świdnicy, w której media samorządowe piszą o wypadkach, na przykład, albo o pożarach. Jak to się ma do informowania o działaniach samorządu? No nijak się ma. To się robi w tym celu, żeby poinformować czytelników. Dalej. Są regionalne izby obrachunkowe, do których się niektórzy wydawcy zgłaszali w Polsce. No jest regionalna izba obrachunkowa, na przykład Dolnośląska, która wydała taką opinię, która jest wiążąca dla samorządów, że
Samorządy, wydawnictwa samorządowe nie mogą zbierać komercyjnych reklam. Czy to od spółek, czy to od urzędów, czy od kogokolwiek. Nie mogą. I co? I nic. I w województwie dolnośląskim działa kilka gazet samorządowych, które normalnie zbierają ogłoszenia z rynku. Bo jakie też są konsekwencje dla samorządu? No, mogłaby Rio zanegować budżet cały, no ale to się rzadko zdarza i to jest duża awantura, jeżeli Rio zaneguje budżet gminy, bo są też konsekwencje bardzo. W związku z tym nie neguje, no to jeżeli nie neguje, no to musi, to samorząd uznaje, że wszystko jest zgodnie z prawem. Ale są izby obrachunkowe, które dopuszczają możliwość zbierania reklam. No to jest wszystko rozjechane. Niestety jeszcze nie ma też chęci na żadnym poziomie, żeby ten temat w ogóle jakoś wziąć. Ostatnio wziąć za bary. Ostatnio poseł PiS-u Kosma Złotowski, jeśli dobrze pamiętam, ostatnio, czyli w lutym, wystąpił do Komisji Europejskiej o to, czy wydawanie mediów przez samorządy jest prawne. Bo przypomnę, że na przykład Rzecznik Praw Obywatelskich obecny i poprzedni mówi, że nie. Izba Wydawców Pracy mówi, że nie. Stowarzyszenie Gazet Lokalnych mówi, że nie. Watchdogi różne mówią, że nie. Jest duża grupa tych podmiotów, które mówią, nie, tak nie powinno być. A on wystąpił do Komisji Europejskiej, a Komisja Europejska odpowiedziała, że samorządy mają prawo wydawać takie gazety. Powiem szczerze, bo to jest niedawna, to jest bodaj sprzed 2 tygodni odpowiedź komisji, ja zgłupiałem. Bo jak to jest możliwe, bo samorząd jako taki nie jest podmiotem wolności słowa, bo wolność słowa podlega, znaczy to jest takie uprawnienie osób, a nie instytucji. W związku z tym wydawałoby się od razu na pierwszy rzut oka, że samorząd nie może prowadzić działalności wydawniczej, zwłaszcza, że Komisja Europejska i w prawie europejskim jest mnóstwo takich paragrafów dotyczących tego, że dotyczących roli prasy przede wszystkim. No ale komisja uznała, że można. No i taki mamy system prawny. Z której strony by do niego nie podejść, jeżeli chce się wydawać gazetę samorządową, to jako taki samorządowiec można znaleźć sobie wytrychy, żeby chodzić i opowiadać, że wszystko jest zgodnie z prawem. No niestety, można by to oczywiście ograniczyć, ale nie ma chętnych do ograniczenia. Można by to zapisać na twardo w prawie. Tutaj na pewno istotną funkcją właśnie jest ta kontrola też tego samorządu, która tak naprawdę spływa na media niezależne, ale też po części na opozycję. Jednak nie każdą opozycję samorządową w gminie, w powiecie stać na to, żeby wydawać własne media. Taki przypadek jest w Krakowie, kiedy dość aktywnie działa Kraków dla mieszkańców, którzy też wydają własną gazetę. To jest inicjatywa powiązana z Łukaszem Gibałą, czyli chyba obecnie najpopularniejszym przeciwnikiem Jacka Majchrowskiego. No i oni prowadzą te własne media, ale to jest tylko jeden przykład tak naprawdę tej opozycji i też jakiś wycinek. Jak to wygląda jakby na tle innych gmin i powiatów w Polsce? Czy ta opozycja w ogóle jest w stanie samorządu w jakiś sposób gdzieś dojść do głosu? Bo jednak spotykamy się w mediach ogólnokrajowych z tym, że mówimy, że jest taki podział na TVP, TVN, że w jednej stacji się bardziej spotykamy z PiS-em, w drugiej z PO, o innych partiach bardzo często się zapomina. A jak to jest na przykładzie właśnie samorządu, gdzie opozycja może wyrazić swój głos? Ale wie pani co, ja nie znałem tego przykładu związanego z opozycją krakowską i ja z całego serca zaprotestuję, bo z punktu widzenia dziennikarzy, czy wydaje to samorząd, czy wydają to samorządowcy będący w koalicji, czy w opozycji, nie ma żadnego znaczenia. Cały problem polega na tym, że oni to robią w celach politycznych, nie robią w celach informacyjnych. Jeżeli robią to w celach politycznych, to czy to robi opozycja samorządowa, czy to robi koalicja samorządowa, nie ma żadnego znaczenia, bo tak naprawdę clou takiej działalności polega na tym, żeby zaprząc dziennikarzy czy media do własnych interesów, takich stricte politycznych interesów. W związku z tym nie, no, jeżeli robi to Gibała i jego ludzie, to też nie powinni. Opozycja w samorządzie jest niestety zwykle bardzo słaba. To teraz musielibyśmy wejść na dość długą dyskusję o tym, jak wygląda polski samorząd. Ale ja znam mnóstwo samorządów, w których w ogóle nie ma opozycji. Albo jest opozycja papierowa, taka tylko napisana na papierze, a tak naprawdę głosuje zawsze z burmistrzem czy starostą. No ale to są politycy. Samorządowcy to są politycy. To nie jest jakaś inna kategoria ludzi władzy, bo też się w Polsce tak trochę utarło, że samorząd to jest
To jest ktoś inny, to nie jest polityk. Jeżeli jest władza, tam gdzie jest władza, tam jest polityka. W związku z tym, jeżeli samorząd to jest władza, no to musi być polityką. W związku, no cały czas myślę o tym przykładzie Gibały, bo mnie naprawdę pani bardzo zaskoczyła. No bo trudno się do tego. To jest trochę tak jak w dyskusji o Polska Press. PiS, jak przejmował Polska Press, mówił, że on musi przejąć Polska Press, żeby były reprezentowane polskie interesy. Co to oznaczało? No chodziło o to, żeby były reprezentowane interesy jednej partii. Jak się ta partia zmieni u władzy i będzie miała wpływ na Polska Press, to będą reprezentowane interesy innej partii. No i tej niezależności nigdy wtedy nie będzie. W związku z tym, czy to jest lewa strona, czy prawa strona, czy to jest opozycja, czy koalicja, wara od mediów tak naprawdę. Jak ten przypadek Gibały to mi się wydaje też o tyle ciekawy, że się spotkałam już kilka razy z tym, że w jakichś instytucjach publicznych, czy to w bibliotekach, czy w centrach kultury, obok tak naprawdę tej prasy samorządowej, czyli czy to właśnie jakieś gazety z biblioteki, można było wziąć ten egzemplarz Krakowa dla mieszkańców, czyli tej publikacji opozycji. Wśród tego niestety na próżno gdzieś szukać jakichś egzemplarzy do wzięcia za darmo, bardziej prasy niezależnej, tylko cały czas się spotyka z tą samorządową. Ale wie pani co, przypomniał mi się jeden przykład, który wpisuje się w ten wątek, o którym teraz rozmawiamy. Kiedyś zgłosiła się do nas, do Stowarzyszenia Gazet Lokalnych, grupa, która chciała przystąpić, wydawała tytuł u siebie na terenie, która chciała przystąpić do naszego stowarzyszenia. My mamy na twardo zapisany zakaz przyjmowania polityków działających i musi to być kapitał tylko polski, muszą być niezależni. I oni odmówiliśmy, ponieważ się okazało, że wydaje to grupa, stowarzyszenie takie samorządowe, które jest w opozycji i które rzeczywiście patrzy władzy na ręce. Oni rzeczywiście wykonują tam taką mocno mordegową robotę. No ale to było stowarzyszenie polityczne. Oni robili to po to, żeby usunąć władzę i zająć jej miejsce. Zresztą w tej grupie, która wydawała ten tytuł, byli radni, był kandydat na burmistrza. No i prowadziłem, pamiętam, z osobą, która złożyła wniosek, prowadziłem przez telefon dość burzliwą dyskusję, bo ona naprawdę była przekonana, że ona robi świetną robotę dziennikarską. No ale mój argument był taki, no, wydaje mi się, nie do zbicia. No dobrze, wydaje pani tytuł, a jeżeli wy zdobędziecie władzę, co wtedy? Czy też będziecie patrzeć sobie za pomocą tego tytułu na rękę? No nie, bo my będziemy robić dobrze. No ale na tym polega cała ocena w demokracji, że jedni uważają, że ktoś robi dobrze, a inni mniej, żeby za pomocą mediów wyrażać te różne zdania. W związku z tym my wtedy tego tytułu nie przyjęliśmy do naszego stowarzyszenia i, że tak powiem, uważamy ciągle, że podjęliśmy bardzo słuszną decyzję. Bo nie można być jednocześnie aktywnym samorządowcem, czyli politykiem, obojętny, czy jest się akurat u władzy, czy nie, i nie można być wydawcą, bo to prowadzi do wielkich perturbacji i wielkich konfliktów. To jest pozostałość myślenia z lat 90. Przypomnę wtedy, gdy mówiłem o tym, że czasami samorządowcy wydawali gazetę, czasami dziennikarze szli do rady. Wtedy tak to się wszystko mieszało, ale teraz już nie żyjemy w tych czasach i standardy mamy zupełnie inne. A jak to wszystko wpływa na demokrację? Bo wiadomo, że jakby tak naprawdę media są często tą czwartą władzą, a w przypadku, kiedy te media należą do jednej z tej władzy, którą jest naszą reprezentacją, no to to wszystko tutaj jest zaburzone. Jak właśnie ma się do tego demokracja? Z demokracją na poziomie lokalnym w ogóle nie jest za dobrze, ale to jest chyba wątek na inną dyskusję, bo niestety standardy samorządu lokalnego, czyli tego, na którym my działamy, są bardzo, bardzo słabe, a może nawet w wielu częściach ich nie ma. Tam, gdzie w ogóle nie ma mediów niezależnych, albo są tylko media samorządowe, człowiek jest zdany informacyjnie tylko i wyłącznie na to, co powie mu władza. I to jest sytuacja dla demokracji zabójcza, bo nie będzie wiedział, czy w ogóle coś się złego dzieje w gminie, nie będzie wiedział, czy są jakieś rzeczy, które trzeba by poprawić, będzie żył w przekonaniu, że wszystko w gminie jest świetnie. Choć to nie musi być prawda. Możemy założyć oczywiście, że się zdarza gmina, w której tak jest, ale to nie musi być prawda i zresztą częściej to prawda nie jest. W związku z tym, jeżeli nie ma niezależnego tytułu, który jest silny jeszcze, to jest ważne, niepowiązany z władzą,
no to mieszkaniec zostaje zdany na propagandę. No nie wiem, to prosty wzorzec, to jest tak jak trochę na Węgrzech albo w Turcji, tak? Jeżeli nie ma się dostępu, czy w Rosji, dostępu do niezależnych tytułów, no to się nie wie nic o władzy. No także sam pomysł, żeby wejść przez samorządy w tę dziedzinę, powoduje olbrzymie implikacje właśnie dla standardów demokratycznych. Ja się dlatego też dziwiłem tej opinii Komisji Europejskiej, która powiedziała, że a dlaczego samorządy miałyby nie? No bo właśnie to jest wbrew standardom. Media są od kontrolowania władzy. Władza musi być kontrolowana. Władza samorządowa, lokalna często opowiada, a dlaczego mielibyśmy być kontrolowani? Przecież my robimy dobrze. Każda władza mówi, że robi dobrze. Nie ma władzy, która mówi, że robi źle. Standard jest dokładnie taki sam. W związku z tym, no, ja uważam, na przykład, my kiedyś złożyliśmy do wicepremiera Glińskiego taki wniosek o rozpoczęcie dyskusji o programach dofinansowania mediów lokalnych. Wyszliśmy z założenia, że skoro państwu zależy na tym, żeby młodzi ludzie grali w piłkę i dofinansowali kluby sportowe, jeśli zależy na tym, żeby ludzie byli ukulturalnieni albo obyci jakoś z kulturą i dofinansowuje domy kultury czy jednostki kultury, no to powinna też myśleć o tym, żeby ta lokalna społeczność miała dostęp do rzetelnej informacji. Oczywiście byli dziennikarze i redakcje, które na nas wsiadły, no bo teraz wszyscy myślą, znaczy jeszcze jest taki wirus Balcerowicza krąży w głowie, więc jeżeli ktoś patrzy na państwo i mówi, że potrzebna jest pomoc, to znaczy, że jest bardzo źle, ale my opieraliśmy się na tym, co się dzieje w Europie Zachodniej, nie Wschodniej, bo programy dofinansowania, pomocy dofinansowania mediów prowadzi Francja, prowadzą Niemcy, Wielka Brytania, Szwecja, Norwegia, Włochy, Hiszpania, czyli wszystkie te kraje z taką usiedziałą demokracją. Widocznie oni uznali, że to jest ważne. A u nas rząd uznaje, że to jest nieważne i obojętny, który to jest rząd, ten czy poprzedni, rząd uznaje, że to jest nieważne, a jeszcze Gliński nam odpowiedział, że przecież on pomaga prasie lokalnej, bo on daje pieniądze. Sprawdziliśmy, no daje, tam gazetkom parafialnym i wydawnictwom związanym z jego stowarzyszeniami. I to jest takie myślenie. No, jest ciężko, jeśli chodzi o prowadzenie wydawnictw lokalnych, prasowych, niezależnych. No, ale wydawcy też z niejednego chleba, pieca chleb jedli i niejedno przeżyli, w związku z tym teraz też przeżyją. A czy tutaj pomocne mogą być w jakiś sposób media społecznościowe? No bo jednak właśnie na wydawanie swojej niezależnej gazety czy to innego medium potrzebny jest jakiś budżet, potrzebne jest jakieś finansowanie. Nie zawsze jakby te gazety są w stanie same na siebie zarabiać. A w przypadku mediów społecznościowych czasami pojawiają się jacyś miejscy aktywiści, zapaleńcy, którzy zaczynają patrzeć władzy na ręce. No i przez to, że ten dostęp do mediów społecznościowych jest prosty, no to rzeczywiście jesteśmy w stanie bardziej na bieżąco to śledzić. No i znam takie przykłady, czy to z mojej rodzinnej Rudy Śląskiej, czy to właśnie z Krakowa, kiedy osoby, które nie są w jakiś sposób powiązane z samorządowcami, są bardzo aktywne tutaj w tym przypadkach na Facebooku i jednak starają się patrzeć władzy na ręce. Problem polega na tym, że na Facebooku czy na Twitterze są obecni dziennikarze, są obecni aktywiści, są grupy w ogóle mieszkańców, które bardzo dużo wiedzą i się wymieniają informacjami, ale tam nie ma weryfikacji. No, cała działalność dziennikarza tak naprawdę nie polega na tym, że on się tylko dowie i coś usłyszy, albo ma jakiś haczyk czy newsa, tylko że on to zweryfikuje i on zobaczy, czy to jest prawdziwe, czy to jest nieprawdziwe. Ja nie znam materiału śledczego opublikowanego na Facebooku. Obojętnie jak bardzo bym się tam nie starał, to jednak jeżeli ktoś coś wyśledzi na poziomie lokalnym czy ogólnopolskim, to są dziennikarze. Aktywiści mają tą wielką zaletę, że oni są zaangażowani, to po pierwsze, a po drugie korzystają bardzo dobrze z tych narzędzi związanych z dostępem do informacji publicznej. Okej, tam jest super informacji, tam jest super informacji, zresztą dziennikarze współpracują niejednokrotnie z aktywistami, na przykład w wyciąganiu jakichś dokumentów, no ale wyciągnięcie dokumentu to jest jedno, opisanie, co jest w tym dokumencie, to jest drugie, a wrzucenie tego w kontekst cały, który zwykle jest bardzo ważny, no to jest trzecie. Także
To, że jest internet, to jest bardzo fajnie. To, że ludzie są zaangażowani w internecie, to jest super. To, że dyskutują, to jest ok. Ale ja uważam i zawsze uważałem, że nie ma czegoś takiego jak dziennikarstwo obywatelskie. To jest taki zwrot, który z mojej perspektywy niczego nie wyjaśnia. Albo jest się dziennikarzem i podlega się pod regulację prawa prasowego, czyli ma obowiązek weryfikacji. Każda publikacja może być zaskarżalna, bo to jest też bardzo istotne. Albo się dziennikarzem nie jest, a dodawanie do tego jakichś przedrostków czy dodatków już nie ma większego znaczenia. A ci ludzie, którzy publikują w mediach społecznościowych jakieś swoje ustalenia, nie chcą też, no to o tym proszę pamiętać, że oni też nie chcą podlegać pod prawo prasowe i regulacje związane ze sprostowaniami, tak, z możliwością powołania do sądu albo pozwu o zniesławienie, albo naruszenie dóbr itd., itd. W związku z tym, no to jest ta różnica. Dlatego ja na przykład wcale nie patrzę z takim wielkim niepokojem na sztuczną inteligencję, bo wiem, że ona mnóstwo rzeczy w dziennikarstwie może pomóc w wielu sprawach, ale dziennikarza, który zdobywa informacje i weryfikuje, nie zastąpi. No bo w jaki sposób? To się też w dużej części opiera na kontaktach, na umiejętności rozmowy z ludźmi. No i też dziennikarze, ci społecznicy tego nie robią, tak? Oni nie chodzą do bohatera swojej sprawy i nie proszą go o komentarz, i potem nie idą do następnego, i tego, czyli nie robią tej stricte pracy dziennikarskiej. Więc super, że oni działają, ale jednak no, potrzebny jest ten szczebel weryfikacyjny, czyli dziennikarski. Bez niego, czy to poziom lokalny, czy to poziom ogólnopolski, społeczeństwo nie będzie miało dostępu do zweryfikowanej informacji. Władza samorządowa ma tak naprawdę jeszcze jeden sposób przekazywania informacji, która wydaje mi się, że jest trochę zapomniana, zwłaszcza jeśli chodzi o odbiorców, czyli biuletyn informacji publicznej. Myślę, że to też ze względu na to, że tak naprawdę przyjazność BIP-u, często gdzieś wyszukiwanie informacji na nim jest dużo trudniejsze niż przeszukiwanie mediów, kiedy jesteśmy w stanie właśnie w różnych mediach mieć to w dużo przyjaźniejszej formie podane. Czy ten BIP jako właśnie ten sposób przekazywania informacji obywatelom, mieszkańcom właśnie gminy, powiatu, byłby takim wystarczającym narzędziem do komunikowania się władzy z mieszkańcami, właśnie władzy samorządowej z Nie, nie, mieszkańcami? nie, nie, zupełnie nie. Biuletyn informacji publicznej to jest narzędzie, gdzie władza musi umieszczać informacje na swój temat. I okej, kto chce, to jest bardzo takie sformalizowane narzędzie, podzielone na sekcje, które też są sformalizowane, zasady umieszczania informacji są też sformalizowane, ale pamiętajmy, że samorząd poza działalnością wydawniczą ma mnóstwo możliwości dostępu do mieszkańców, ma chociażby stronę internetową. I można ją prowadzić w dobry sposób, fajny, informacyjny o sobie, o samorządzie, o działalności gminy. No bo też są samorządy, które udają, że mają strony internetowe, a robią z tego miejskie portale. Znam takie przykłady. Czyli media społecznościowe. Samorząd w końcu ma też media społecznościowe jako takie. Ma Facebooka, w większych miastach ma Twittera, bo w małych miastach Twitter jest nieobecny. W związku z tym też ma możliwość informowania. To nie jest tak, że my dziennikarze, czy stowarzyszenia, czy Rzecznik Praw Obywatelskich postuluje odcięcie samorządu od kontaktu z mieszkańcami. Możliwości kontaktu są bardzo duże. Problem polega na tym, właśnie wracam do tej perwersji, że urzędy chcą udawać specjalnie, że to, co oni wypuszczają, to jest dziennikarzy, choć oczywiście jak się ktoś oficjalnie o to zapyta, to nie jest dziennikarstwo, to jest biuletyn, to nie jest gazeta, tylko biuletyn. Ale oni to wiedzą i oni robią to po to, żeby zamieszać odbiorcy w głowie, żeby odbiorca wiedział, nie wiedział, że on jest na stronie Urzędu Miasta albo na mediach społecznościowych, na oficjalnym profilu Urzędu Miasta bądź prezydenta czy burmistrza, tylko żeby mu się wydawało, że to jest gazeta. Przez kogo ona jest wydawana? No nie ma obowiązku, żeby on o tym wiedział. I stąd się pojawiały te media społecznościowe, ale samorząd ma dużo możliwości komunikacji z mieszkańcami. Nawet poza BIP-em, który jest tam obowiązkiem, ale może prowadzić i media społecznościowe, i strony internetowe.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że te osoby, które ją wysłuchają, będą chociaż starały się być bardziej świadomymi odbiorcami tych mediów lokalnych, czy to właśnie mediów samorządowych, bo rzeczywiście media samorządowe bardzo często tak się dobrze kryją, że nie mamy pojęcia, ile tak naprawdę tych treści, które lokalnie do nas trafia, jest wydawane przez media samorządowe. Sama jak właśnie się przygotowywałam do rozmowy i zaczęłam sobie uświadamiać, ile tych mediów jest w samym Krakowie. I że to nie są tylko te dwie telewizje, o których tak naprawdę się na co dzień mówi, tylko jak jestem na co dzień bombardowana informacjami o tym, jaki Kraków jest cudowny właśnie przez samorząd, no to zaczyna być już przerażające. Także bardzo dziękuję tutaj i mam nadzieję, że zaczniemy być bardziej świadomymi odbiorcami, a to samo prawo dotyczące wydawania mediów przez samorząd w jakiś sposób zostanie uregulowane. Dziękuję bardzo za rozmowę i dziękuję bardzo za zaproszenie.